Rozdział 5. Spojrzenie opata Bernarda. Co można znaleźć w czytelni? Ślad prowadzi do Nieborowa. Wieczór nieoczekiwanych spotkań. Prawdziwe oblicze opata Bernarda. Przeklęteś ty i ziemia twoja. Piotr i nefrytowa broszka. Odziane w białe habity korowody mnichów o płonących oczach bezszelestnie wyłaniały się i ginęły w ciemności otaczających mnich krużganków. Smukłe kobiety w czerni zrywały się nagle, niczym wypuszczone z cięciwy i zmienione w srebrzyste groty mierzyły w moje odsłonięte serce. Klejnoty, stosy klejnotów. Zanurzałem w nie dłonie i chwytałem pełne garście, by obudzić się z palcami zaciśniętymi na rogu poduszki, wilgotnym od potu. A on patrzył. On to widział, spokojny i nieporuszony. On pobudzał do życia te widiadła. On. Opat Bernard. I za dnia, ilekroć podniosłem oczy z nad pracy, napotykałem jego zimny, podejmujący siły i plączący myśli wzrok. W moim maleńkim mieszkaniu robiło się nawet ciasno, jakby o jedną osobę za dużo. I tą osobą byłem ja. Nagle zdałem sobie sprawę, że wraz z całym mieszkaniem podporządkowuje się ciężkiemu spojrzeniu starego mnicha. Przerażony tym zdjąłem malowany na bukowej desce portret ze ściany i, odwrócony licem do niej, ustawiłem na podłodze. Nie pomogło. Ostry wzrok zakonnika sprzed wieków z łatwością przenikał drewno i dosięgał mnie, gdziekolwiek poruszyłem się w mej kawalerce. Wreszcie, przyznaję to ze wstydem, zacząłem z niej uciekać, aby móc w spokoju dokończyć moje dziełko o opatach sulejowskich. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zdecydowawszy pracować cały wieczór w bibliotece publicznej, poprosiłem bibliotekarza o przyczynek do działalności opata Piotra, książkę znaną mi dotąd jedynie z tytułu wyszczególnionego w bibliografii przygotowanej przez Pronobisa. Wręczając mi niepokaźną, żółtawą książeczkę, bibliotekarz zerknął na jej konto wypożyczeń i zażartował uprzejmie. 20 lat leży u nas na półce. Przez ten czas nikt nawet do niej nie zajrzał. A dziś, co za urodzaj na czytelników. Pan jesteś drugim, który ją wypożycza. Drgnąłem, zaciskając palce na okładzinie, ale spytałem obojętnie. Któż był jej pierwszym czytelnikiem? Zdaje mi się, że jakaś kobieta. Młoda? Nie pamiętam. Tylu tu ludzi przychodzi. Spojrzał na karton, gdzie pod numerami miejsc w czytelni notował wypożyczane książki. Zajmowała 28 stolik. Oprócz tej książki czytała A21, 989. Rzekłem bez chwili wahania. Czy może mi pan pożyczyć również A21, 989? A6 otworzył. Na moment podejrzliwie przymrużył oczy, potem wzruszył ramionami i jednak podał żądaną książkę. Dać panu też 28 stolik, spytał z niepokojem. Rzuciłem niedbale odchodząc w głąb czytelni. Już wcześniej wyznaczył mi pan 10. Odetchnął z ulgą. Pośpiesznie zapaliłem zielonkawą lampę na swym stoliku i drżącymi z niecierpliwości palcami odchyliłem okładkę A21, 989. Były to pamiętniki Kazimierza Chłędowskiego, historyka, wydane przez Ossolineum. Rozsiadłem się wygodnie, wyciągnąłem swobodnie nogi. Zdarzenie wydało mi się poważne, wymagało namysłu. 20 lat przyczynek do działalności opata Piotra przeleżał na bibliotecznej półce i raptem po 20 latach, tego samego dnia znalazł aż 2 czytelników. Czyżby, oprócz mnie, ktoś jeszcze studiował dzieje opatów sulejowskich? Jakby powiedział Herakliusz Pronobis, nader rzadkie zainteresowanie w wieku rozbicia atomu. I już choćby dlatego warto było poznać tę kobietę, jeśli bibliotekarza nie zawiodła pamięć. Dobrze jest rozmyślać w czytelni. Zielonkawe lampy na stolikach napełniają rozległą salę barwą płytkiego jeziora, wielkie okna zasłaniają sztory. Cisza, spokój, miarowo tyka zegar ścienny, ktoś kaszlnie, ktoś zaszeleści kartką, ktoś westchnie. Silentium przestrzega napis nad drzwiami. Przed kilkoma godzinami chłonęła ten spokój tajemnicza czytelniczka przyczynku do działalności opata Piotra. Czego w nim szukała? Czytała też pamiętniki Chłędowskiego. Kartkowałem książkę bez nadziei, że odkryje powód zainteresowania czytelniczki. Zegar tykał równo, krawędzie kartek przyjemnie łaskotały skórę palców. Nagle mój palec powstrzymał kartki. Kilkanaście zdań oznaczonych wykrzyknikiem. I malutka, wyrwana z notesu karteczka, a na niej słowa. Dwór w Łękach, Megle. 28 grudnia. Potem Nieborów. Zajrzałem do zaznaczonych wykrzyknikiem zdań pamiętników. Ależ tak, opowiadały one o dworze w Łękach. Dojeżdżało się tam ze Skierniewic do stacji kolejowej w Pniewie, stamtąd drogą, niepoprawioną jeszcze od czasów księstwa warszawskiego, w błotnistą okolicę Bzury, okulne karasi, rybitw, febry i komarów. Błota, stawy, moczary, a na podwyższeniu pszenica, powietrze miękkie, jakby ugotowane, a od czasu do czasu powiew wiatru przynosi odór obrzydliwej zgnilizny, także aż w nosie kreci. Dworek w Łękach stary, modrzejowy, stoi na wysepce okolonej stawami, pamięta może kilkanaście rodów czarnowskich, którzy tam całą okolicę obsiedli. Pokoje niskie, pełne starych obrazów. Na suficie w salonie wielka plama, jakby od jakiejś na strychu rozlanej tłustości. Ale to dzikie pszczoły znalazły sobie pomieszczenie pomiędzy sufitem a belkami strychu i miód do salonu przecieka. 28 grudnia. To już za kilka dni. Dwór w Łękach. Co stanie się tego dnia w dworze w Łękach? A co potem w Nieborowie? Meble. Zastanawiałem się, wysilając pamięć i wyobraźnię.
Wiedziałem już na pewno, że nie tylko ja, Nathaniel i Pronobis interesowaliśmy się dziejami opatów sulejowskich. Istniała jakaś młoda kobieta poszukująca testamentu Baldaricha Baudrzycha, najprawdopodobniej czarna Milady z dwójką dziwnych przyjaciół. Byli też jacyś dwaj tajemniczy i groźni mnisi w białych cysterskich habitach. Interesowała nas ta sama sprawa, dzieje opatów, choć każdego z nas zapewne z innych powodów. Czy może dziwić, że nasze tropy krzyżowały się, że braliśmy do ręki te same książki i, nie znając się wzajemnie, natykaliśmy się na siebie? Był to wieczór nieoczekiwanych spotkań. Wychodząc z biblioteki napotkałem Babie Lato. Towarzyszył jej niski brunet z artystycznie bujną, czarną czupryną, nawet utalentowany malarz, Bogumił. Zazdrościłem Bogumiłowi jego wrodzonej elegancji, która sprawiała, że nosił się bardzo wytwornie, a każda szmatka wisiała na nim przyjemnie i ujmująco. Zazdrościłem mu łatwości, z jaką dobijał się sukcesów. Bogumił przewyższał mnie pod każdym względem. Czyżby teraz zabrał mi dziewczynę? Na dworze padał śnieg, pierwszy śnieg w tym roku. Babie Lato podała mi drobniutką dłoń i uśmiechnęła się czule. Bogumił skłonił się nisko, milcząco. Wróciłaś z gór, stwierdziłem cicho. O tak. Wróciłam wcześniej, niż zamierzałam. Bogumił, to moja górska znajomość. Wy znacie się, zdaje się, od dawna? O tak. Z lat szkolnych. Górnych i chmurnych, rzekł Bogumił. Piękne to były czasy. Bąknąłem coś, że nie dla wszystkich lata szkolne były piękne. Babie Lato zwierzyła się z kłopotów związanych ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Pobyt w górach postanowiła przerwać, ponieważ chciała pozostawić sobie większą część urlopu na lipiec. Z drugiej strony praca w muzeum bardzo ją ostatnio nudziła i chyba źle zrobiła studiując archeologię, po której większą część pracy stanowi żmudne i mało zajmujące, jej zdaniem, klasyfikowanie eksponatów. Wróciłem do domu i do spojrzenia opata Bernarda. No, czcigodny ojcze, powiedziałem tknięty nagłą myślą, znalazłem dla ciebie godnego przeciwnika. Opakowałem portret i zaniosłem do wehikułu, którym czym prędzej, jakby w obawie, że spojrzenie mnicha każe mi zawrócić, ruszyłem w stronę willi Nathaniela. Mam nadzieję, rzekłem do mistrza, że przekazując ci ten portret nie sprzeciwię się woli profesora Pronobisa. Tak, chrząknął Nathaniel. Sądzę, Tomaszu, że pragniesz zbezcześcić mą pamięć o przyjacielu tym strasznym malunkiem. Wyjąłem obraz z opakowania. Postawiłem go na stole, zapaliłem wszystkie światła w pracowni. Lęk, że mogę być znowu skazany na portret Bernarda, podsuwał mi słowa, jakie dotąd nie przychodziły mi nawet na myśl. Straszny malunek? Nathanielu, co stało się z twoją wrażliwością? Twoja wyobraźnia uschła, jak grusza w szczerym polu. Jan Aleksander Tretko nie był wielkim malarzem, to prawda, lecz jego portret Jana III Sobieskiego należy do trwałych dzieł w albumach naszego malarstwa. W moim zaś przekonaniu portret Bernarda stoi o całe niebo wyżej od tamtego obrazu. Tretko ma tu znacznie ciekawszą paletę, a przede wszystkim głębię psychologiczną. Prawie nic nie czytałem o Bernardzie, ale wystarczy uważniej wpatrzyć się w ten obraz, aby wiedzieć wszystko. Zwróć uwagę na zestawienie barw. Jakże wspaniale dzięki nim oddał malarz charakter i osobowość portretowanej postaci. Przyprószony szarością zmierzchu biały, cysterski habit i bielsza od niego twarz. Brunatny szkaplerz na piersi. I co za tło? Soczysta czerwień zakrzepłej krwi. Malarz specjalnie chyba wybrał porę wieczoru, aby w promieniach zachodzącego słońca najpełniej wyrazić charakter Bernarda. Być może ta czerwień jest metaforą, przy pomocy której chciał ukazać jego duszę i marzenia, aby ogień oczyścił świat z grzechu. Wspaniale. Wspaniale, szepnął mistrz Nathaniel, patrząc na mnie życzliwie. Zaczynam wierzyć w piękno tego obrazu. Dobrze, Tomaszu, powieszę go w swej bibliotece, a będzie mi przywodził na pamięć chwilę twego uniesienia. Związany ze śmiercią Pronobisa, tym bardziej wyda mi się drogi i cenny. Zwilżyłem kawą zaschnięte gardło. Nathaniel sięgnął ręką na stół po otwartą książkę. A propos Pronobisa, kochany przyjacielu, powiedział mistrz. Gdybym nie wiedział, że Herakliusz pochodził z rodu Machabeuszów, mógłbym przypuszczać, że jego pradziad był organistą. Wyobraź sobie, że w publikacji nazwiska polskiej Jana Stanisława Bystronia wyczytałem na stronicy 18. Jesteśmy zapewne na dobrej drodze, jeśli uważamy takie nazwiska, jak Angelus, Oremus, Secunda, Domino, Pronobis, jako oznaczające ludzi, którzy zetknąwszy się powierzchownie z łaciną kościelną, z dumą powtarzali poszczególne wyrazy, z czasem ustalone jako ich nazwiska. Tyczy to w szczególności nazwisk organistowskich i kleszych. Wydało mi się, że nadeszła najsposobniejsza chwila, aby opowiedzieć Nathanielowi o dziwnym zdarzeniu w bibliotece, o tajemniczej kartce, dwór w Łękach, Megle. 28 grudnia. Potem nieborów. Mistrz przyjął opowiadanie jako zarzut pod jego adresem i począł się usprawiedliwiać. Nie sądź, Tomaszu, że tylko ty jeden poszukujesz zabójców Herakliusza. Ja także nie zaniedbuję naszej sprawy. Przedwczoraj odbyłem samochodowy rekonesans do przeklętnika, aby nieco szerzej ustalić związek między tą miejscowością a osobą nieznanej ci bliżej czarnej kobiety. Niestety, podróż moja nie okazała się owocna. Przywiozłem jedynie legendy o właścicielu pięknego parku Starych Dębów, Alei Grabowej i ruin pałacu na wzgórku. Był to ponoć szlachcic bardzo zamożny, samotnik, nieżonaty, bezdzietny dziwak. Wiele lat przesiedział w swym domu studiując księgi, które doprowadziły go do utraty wiary w Boga. Chcąc przywłaszczyć sobie majątek ponurego szlachcica, wytoczył mu proces o ateizm.
Ciało szlachcica złożono na stosie i spalono, prochy zaś, jak w sławnej sprawie Łyszczyńskiego, nabito w działa i ku Tatary i wystrzelono. Dwór i pałac zrównano z ziemią, jako miejsce przez Boga i ludzi przeklęte, stąd na pewno i nazwa przeklętnik. Zakazano na nim budować, orać i siać po wsze czasy. Lecz, jak powiada legenda, niewiele zyskano na śmierci Ateusza. Był on bowiem na tyle sprytny, że domyślając się oczekującego go końca, ukrył gdzieś skarby przez wierne sługi i do dziś nikt ich nie odnalazł. Co jest motywem wielu legend, dokończyłem. Mistrz Nataniel niecierpliwie rozgarnął dłonią powietrze, odpędzając dym z papierosów. Chcesz poznać nazwisko przeklętego szlachcica? Nazywał się on Baldarich Baudrzych. Oniemiałem. Już nazajutrz późnym wieczorem niespodziewanie odwiedził mnie sam mistrz. Co go skłoniło do tak nieoczekiwanej rewizyty? Wszedł do pokoju, położył na stole kapelusz, ale nie rozebrał się z futra. Nie tłumaczył swego przybycia. Nie chciał spocząć na krześle. Stanął przy półkach z książkami i formułując w myślach jakieś zdania, bezwiednie przesuwał dłonią po grzbietach tomów. Nagle odwrócił do mnie uśmiechniętą twarz i zapytał przeciągle. Dlaczego to podarowałeś mi portret opata Bernarda? Przeszkadza ci we śnie? Mąci uwagę i utrudnia pracę. Denerwuje, niepokoiłem się. Nie, nie to, lekceważąco ostrzepnął palcami. Po prostu na zebraniu poetów, gdzie byłem przed chwilą, doszedłem do wniosku, że darowując portret chciałeś mi milcząco wyrazić pewną myśl lub tylko ty myśl podsunąć. Jest w opacie Bernardzie coś dobrze mi znanego i nienawistnego. Te fanatyczne oczy wlepione w jeden punkt i jakby pragnące innym narzucić swą wolę i wiarę. Te chciwe palce gotowe zdławić każdą cudzą myśl i uczucie. Ludzkość, drogi Tomaszu, powinna przede wszystkim strzec się tych, którzy ją pragną uszczęśliwiać. Pomedytował krótką chwilę, a potem rzekł. Chciałbym, abyś uwzględnił i te kwestie, kreśląc opatów sulejowskich sylwetkę świątobliwego Bernarda. Przyszedłem to powiedzieć tobie, który również należysz do potomków nowych uszczęśliwiaczy ludzkości. Pamiętam, byli niedawno w Europie budowniczowie szczęśliwego, ich zdaniem, ładu. Nie była to jedyna wizyta tego wieczora. Myślałem wciąż jeszcze nad słowami Nataniela, gdy załomotano do drzwi. Otworzyłem je czym prędzej i oczom moim ukazała się drobna postać Piotra. Od fioletowo-żółtego punczubu poprzez napuchaconą kurtę Rangersów po haftowane kowbojki. Duchowi cześć, dziarsko zakrzyknął Piotr pakując się do środka. Akurat byłem w stolicy, pomyślałem więc, że dobrze będzie do druha wpaść. Tym bardziej, że kilka dni temu Marek znalazł tę błyskotkę koło wieży świętej pamięci profesora. Tu sięgnął do przepastnej kieszeni i na jego dłoni zabłysła brosza, której srebrno-oksydowane pasemka misternie oplatały nacięty w kształt krzyża ciemny nefryt. Pomyśleliśmy, że druhowi bardziej się ona przyda niż nam. Że się przyda, nie wątpiłem. Tylko nie bardzo jeszcze wiedziałem do czego.